Co Twoja osoba ukochana teraz robi? Zobaczmy sobie w kartach Tarota, w serii klasycznej, właśnie tej. Ja mam oczywiście niemiecką, ale jest to klasyczny tarot. Zobaczmy, kochani, co osoba robi, co ta osoba po prostu teraz, w jakim jest nastroju, w jakim stanie, w jakiej sytuacji. Może zobaczymy, co pokażą karty. Już wyciągnęłam karty, kochani, zaraz zobaczymy, jakie wylosowałam, a już w przełożeniu pokazał mi się głupiec. Czyli głupiec może być już, przypuśćmy to, że ta osoba jest na jakiejś wędrówce, na jakimś spacerze, czy jakiejś wycieczce, czy gdzieś po prostu w drodze, tak? Czy po prostu bawi się, lekkomyślna jest w tym momencie. No głupiec, no na pewno jest to osoba, która nie snuje jakichś planów poważnych, tak? Tylko żyje chwilą obecną, dniem dzisiejszym, tu i teraz. No ale zobaczmy tą kartę teraz w kontekście tych innych, które wypadły. Pierwsza karta Tarota. Mamy Królową Kielichów. Cztery monety. Dziewięć mieczy. I trzy miecze. Ojej, dużo bólu i cierpienia oczywiście. Trzy miecze, czyli nie wiem, no jeśli nie ma jakiegoś trójkąta miłosnego, no to jest straszne rozdarcie serca i ból, jak widzimy. No i jeszcze do tego ta dziewiątka mieczy, więc po prostu żal, smutek, no depresja, płacz, nieprzespane noce, męka, myślenie wieczorami, nocą, tak, ból. No i to wszystko wiąże się tutaj z jakąś królową kielichów, kochani, czyli z jakąś osobą, o której ta osoba właśnie, wasza ukochana, myśli, cierpi, w której jest może zakochana i trzyma się tego rękoma i nogami kurczowo, tak? Czyli nie chce odpuścić, jakby trzyma się tej królowej kielichów, ponieważ jest tutaj dużo emocji, miłości, no jest to królowa jego serca, powiedzmy, tak? Więc tutaj w związku z tym pokazuje się nam ból, cierpienie, bezsenność, poczucie straty, czarne myśli, takie żałobny nastrój wręcz, tak? Osamotnienie, porzucenie. No i tak jak mówię, tutaj jest to natury emocjonalnej, ponieważ wiadomo, królowa kielichów, no to dużo emocji w tym wszystkim, kochani. Królowa kielichów, czyli miłość, emocje, romantyczność, jakieś emocjonalne powiązanie, tak? Tutaj ta osoba, wasza ukochana, niezależnie od płci, oczywiście sobie dopasujcie, jakie macie związki, on, ona, tutaj no po prostu jest jakaś miłość, tak? Tutaj jest smutek w związku z tą królową kielichów, czyli jest zakochanie, jest jakaś faza smutku, ponieważ tutaj coś zostało zakończone pewnie, no rozdarte serce, wręcz po prostu no niesamowity ból, krwawiące serce. Także teraz, kochani, ten głupiec, no być może tutaj też ta osoba w tym smutku, w tym żalu myśli o nowym początku, prawda? Bo karta głupca to też jest karta zero, więc nowy początek, nowy start, nowa szansa, nowa próba, zaczęcie wszystkiego od zera, od po prostu od podstaw, jeszcze raz, tak? Jeszcze może ta osoba by chciała to jeszcze raz spróbować, czy no, polepszyć te relacje. Więc w tym wypadku powiedziałabym, że ta osoba chciałaby zaryzykować jeszcze raz i zacząć wszystko od nowa, by nie było tego bólu serca, tego rozstania, jakby tutaj tych blokad. No, też oczywiście straszne blokady się pokazują, prawda? No, kochani, takie wyszły karty, czyli ta osoba cierpi, przeżywa, jest w nastroju raczej właśnie bardzo smutnym, negatywnym, troski ma, zmartwienia, więc no też sytuacja pokazała się tutaj tej osoby bardzo cierpiąca, tak?
Napiszcie mi w komentarzach, czy to się zgadza, czy rezonuje takie coś z Waszą historią, niezależnie czy to chodzi o partnera czy partnerkę. I czekam na Wasze komentarze. Również subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Mój e-mail wyświetlam na moim kanale i w komentarzach. Zapraszam. Do usłyszenia już wkrótce.